Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Maciej Maleńczuk. Witam państwa, pana serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Określił się pan jako głęboko wierzący satanista. Czyli z tego wynika, że jest pan wiernym, ale satanistą, czy jak to czytać? Tak myślałem, że wcześniej czy później ktoś się to zapyta. Nie, głęboko zastanawiałem się nad sprawami swojej wiary i w ogóle, że jest to rzecz, nad którą się bardzo często i dużo zastanawiam, nad sprawą wiary, religii i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że mój satanizm nie jest niczym innym jak czystym katolicyzmem. Jak ktoś ma wątpliwości, niech pojedzie do kaplicy Czaszek na Kotlinie Kłodzkiej. Ja byłem na wycieczce szkolnej. To wyobraźmy sobie, że to nie istnieje i że nagle jakaś tam obyczajowa policja, czy policja religijna, wpada do domu jakiegoś satanisty i tam jest tak urządzone. Mówią, no to jest naprawdę zwyrodnienie. A mnie się to podobało i dlatego zrozumiałem, że jestem katolikiem. A jak się ujawnia, czy objawia pana satanizm? No, oddaję cześć diabłu. Jak się. Niech pan pokaże, jak to się robi. To się na gitarze gra, proszę pana, to się książki czyta, muzyki się słucha. Człowiek się stara się rozwijać intelektualnie, być twórcą, być czymś więcej niż przeciętny zjadacz Ale ja chleba. kurczę myślałem, że czytanie dobrych książek, słuchanie dobrej muzyki To to jest, jest proszę pana, raczej. czysty Nie, satanizm. myślałem sobie, że to jest oddawanie hołdu Bogu, temu co boskie, a nie Lucyferowi. No właśnie Lucyferowi, bo z tego co wiem, ten Bóg, o którym my mówimy, ten nasz ogólnie przyjęty Bóg, jemu bardzo zależy na tym, żebyśmy byli głupi, żebyśmy byli tępi, żebyśmy byli stadem baranów. A ten, o którym ja mówię, mówi być lepszy. A czy pan jest, że tak powiem, jak rozumiem, odporny na tradycjonalny, raczej kościółkowy, raczej wierzący, drobnomieszczański Kraków, w którym pan No, mieszka? to z pewnością muszę powiedzieć, że bardzo blisko go poznałem, ten taki właśnie dobromyślański Kraków. I no, znam ludzi na przykład, którzy w Boga uwierzyli dopiero w 2015 roku i I wystawali w chętnie. październiku, tak? Tak. Ale w No Boga, to Jezusa, czy w Boga mojego gościa Jarosława, czy zapytaj, w bo Boga postanowił, proszę. Jarosława? Wystawił taką statuę na swoim podwórku. Ja się patrzę, kiedy on tą statuę wystawił, nie? Takiego, no, się patrzy w 2016. Zapytałem, co pan w 2016 w Boga uwierzył? No to wiesz, takiego, naprzeciwko takiemu Bogu będę zawsze występował. A, czyli u nas w Warszawie stoi pomnik Lecha, a w Krakowie stoi, jak rozumiem, pomnik na jakimś podwórku Chrystusa Jarosława, tak? No wiesz, uwierz mi, że wiele się nad tym zastanawiałem i mam wrażenie, że ostentacyjna wiara, którą ktoś po prostu chce bardzo silnie komuś na zewnątrz pokazać, jest czystym bluźnierstwem, proszę pana. Powiedział pan, że w Polsce pewnych rzeczy mówić nie można, bo ludzie nie bardzo chcą słuchać. Co by pan powiedział głośno, gdyby było można? To by powiedział głośno, gdyby było można. Czy ja czegoś nie mówię? Niech mnie pan jakoś lepiej naprowadzi, bo nie za bardzo Nie, rozumiem, o co chodzi. staram się postawić pewien paradoksalny problem, bo jeśli pan mówi, że nie można mówić, to ja mówię, zachęcam pana do złamania tabu, który pan widzi w jakiejś konkretnej sferze. Co by pan powiedział, za co by pan oberwał na Chciałem przykład? powiedzieć, że na pewno, że prosty ateizm jest płaski i bezpodstawny. I nie myślcie sobie, że go nie ma. On wszystko widzi. Czy ma pan zdolności profetyczne? Podobno tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Potrafię przewidywać przyszłość. Widziałem wojnę. No wie pan, przewidzieć wojnę w 2022, pierwszym roku, który się zaczął, w 2022.
nie było łatwo, wiedząc, że ta wojna toczy się od 2014. Bardzo, bo zawsze można było powiedzieć, nadchodzi wojna. No jednak właśnie coś takiego zrobiłem i ta wojna nadeszła. Także równie dobrze można powiedzieć, zawsze przewidzieć czyjąś śmierć. No. A kiedy pan dostrzegł, w sobie zdolności profetyczne? No wtedy, kiedy się zorientowałem, że przewiduję przyszłość. I to przy jakiej okazji? Jednocześnie momentalnie doszedłem do wniosku, że to nie jest żadne przewidywanie przyszłości, tylko zwyczajna kalkulacja faktu. Zwyczajne wnioski można po prostu wyciągnąć z tego. No to, że wojna wybuchnie w Ukrainie na pełną skalę, jakoś nikt, kurde, nie mówił. Wiadomo było, że tam się coś tli na Donbasie, ale nikt nie mówił. Dlaczego napisałem tą piosenkę? Czy pan nie jest po prostu prorokiem, tylko pan jest inteligentny, tak? Być może, ale mi się wydaje, że jednak jestem coś. Jestem. Nigdy nie wiadomo, kto jest Chrystusem. Nigdy nie wiadomo, ilu Chrystusów już żeśmy, wepchnęli do psychuszek. Całkiem być może, że kolejny Mesjasz to niekoniecznie będzie chodził po prostu, jeździł na osiołku, a może będzie jeździł Mercedesem, kto wie. Bo na razie mam, że tak powiem, jeśli chodzi o wdzianko, to mam wrażenie, że bardziej to pachnie Elvisem niż prorokiem. To jest country, proszę pana. Tak? A poza tym to wszystko mistyfikacja, PiS na wodę i fotomontaż, przecież dobrze o tym wiemy. A propos przewidywania, PiS i te rządy pan przewidział? Jeżeli chodzi o politykę, no to faktycznie wielokrotnie się myliłem. Pamiętam, jak zagłosowałem na kongres liberalny. Było coś takiego, pewnie pan pamięta. No, dobra partia. Dlaczego pan uważa, że to pomyłka? No, pomyłka była moja, bo na nich zagłosowałem. Dlaczego? 2%. Także ja tutaj jakby moje wybory nie są najczęściej wyborami ogólnymi. Natomiast ja pamiętam taką sytuację jeszcze właśnie sprzed wyborów, kiedy szło ku temu, że może ta platforma przegrać. I rozmawiałem z panem w miejscu, który się nazywa Zatoka Sztuki. I był tam pan. Niech pan uważa, bo teraz może pan znowu zarobić bęcki za sam fakt, że tam był. Że tam w ogóle byłem. No, ja tam koncert grałem. Grałem tam koncert, potem gadałem z jakimś panem, który miał strasznie wielkie mięśnie. I wyglądał, mimo tego wyglądał na inteligentnego, nawet się dobrze rozmawiało. I pamiętam, że on właśnie mówił coś takiego, no potrzeba nam zmiany władzy, bo władza jest jak zbyt długo, ktoś rządzi, to się zużywa, to się demoralizuje. Ja sobie myślę, no niech ten PiS wygra, to zobaczymy, jak oni się zdemoralizują. No i teraz i PiS... Dali radę. Oni krzyczeli, że damy radę, no to dali się radę zdemoralizować. Tak, dali radę się zdemoralizować, a facet, który to powiedział, mimo ogromnych mięśni już nie żyje. Taka historia. Może to była inteligencja na sterydach. Ja nie wiem dokładnie, ale naprawdę wyglądał bardzo zdrowo. Wiesz, go nie ma na tym świecie. Będziemy mieli wybory w październiku, czy nie? Znaczy, bo tutaj chodzą jakieś ploty o stanie wyjątkowym, tak? No o tak mówią niektórzy. No to było do przewidzenia. Ja w ogóle uważam, że PiS nie zakłada przegranej. PiS zakłada albo tak zwane rozwiązanie twarde, lub własne zwycięstwo. Oni w ogóle przegranej nie zakładają, bo mają tyle za uszami, że no, po prostu się regularnie tego boją, więc nie zakładają tego. Więc jeżeli się okaże i będzie szło ku temu, że będą przegrywali, zrobią wszystko, żeby prowadzić stan wyjątkowy. Jestem o tym przekonany. A jak już byłyby wyniki, słupki pójdą w górę i widać, że przegrali wybory, to co wtedy zrobi Kaczyński? Że oni przegrali, że przegrywają. I tak. No coś wymyśli, po to jest w rządzie. Coś wymyślono, na pewno mają jakiś plan. No jest to najprawdopodobniej wprowadzenie jakiegoś stanu wyjątkowego na terenie kraju, który uniemożliwi utratę władzy przez nich. No, jakiś taki rodzaj stanu wyjątkowego nie jest odpowiednio. No zdziwiłbym się, nic mnie nie zdziwi. Nic mnie nie zdziwi, mam nadzieję, że nie dojdzie w tym kraju do rozlewu krwi na ulicach. Natomiast to, że PiS nie zakłada przegranej swojej, o tym też jestem przekonany. A propos jeszcze zdolności profetycznych, a to, że to się odbędzie nie na twardo, tylko na gładko i opozycja z Tuskiem wygra, pan to widzi, czy nie wierzy pan?
No, ja w to wierzę. Tu jest, tu właśnie to uderzył pan w czułą stronę mojej wiary, dlatego że właśnie nie ma nic głupszego niż wiara niepoparta wiedzą. I ja tutaj akurat wierzę w to, że tym razem jednak się uda i że ten PiS zostanie pokonany w porach i wreszcie wrócimy na normalną drogę, ten kraj będzie. Bo próby robienia z nas na przykład no, ludzi nienawidzących wszystkich obcych, tak? To się mówi xenofobów, tak? Że teraz będzie, że teraz oni popłyną na tej fali, że oni zabronią przyjmować uchodźców. No, dzisiaj na tym jadą. Już wrzeszczą od rana, że ale Tusk, że Tusk chce zburzyć mury. Myśmy tych uchodźców przyjęli milion. Dookoła jest pełno Arabów, wszelkiego rodzaju koloru. Znaczy się przejść po ulicy Wrocławia, czy po ulicy Krakowa, czy po Warszawie. Myśmy tych ludzi już dawno przyjęli. Nie róbcie z nas skurwysynów, bo tacy nie jesteśmy. I Polacy się sami o tym przekonali. Ponieważ pewne te wszystkie prawicowe partyjki wmawiają nam to, że jesteśmy rasistami, że nie jesteśmy w stanie przyjąć obcego i tak dalej. A nie jesteśmy? Że jesteśmy w stanie. A nie jesteśmy trochę? Nie słychać o ciapatych. Ta historia 4 lata temu, 8 lat temu pomogła PiS-owi wygrać wybory. A teraz już by nie pomogła i mam wrażenie, że w ogóle ten cały, ta prawidłowość ludzi zeszła. Już nie są tacy na widok tego, co się stało w Ukrainie i na widok cierpienia narodu ukraińskiego. Wszyscy wyciągnęli pomocnie rękę, wszyscy machnęli ręką na jakieś nieznaski. Pamiętam scenę z dworca, jak właśnie targałem jakąś tam wielką paczkę coli i innych rzeczy, również dla psa rzeczy. No bo wtedy na tym dworcu było Armagedon i tam się wszystko, no po prostu chciałem pomóc. I składałem te rzeczy tam w takie miejsce, gdzie się dla piesków daje. I przyszedł narodowiec, taki ewidentny narodowiec z plecakiem narodowym. Bo od razu było widać, że narodowiec, tak? No i też przyniósł karmę dla psa. Postawił tą karmę i tak żeśmy na siebie spojrzeli. I nic nie powiedział, ale że nagle zrozumiałem, że ten cały w ogóle ta bariera prysła. Bo chłopak był ewidentnym takim, no takim ewidentnym młodopolskim. Czy pan uważa, że PiS zakłada, że my jesteśmy parszywymi, jak pan się wyraził, skurwysynami, a pan mówi, że nie jesteśmy i że tak nie jesteśmy. Tak, w ogóle zmieniłem zdanie, bo ja też tak uważam. Zmieniłem zdanie i uważam, że Polacy naprawdę się nie zdali ten egzamin i na tym koniku PiS na mnie nie zajedzie. A czy znajdą? To jest pełno Ukraińców. Ludzi mówiących różnymi językami. W tej chwili w Krakowie na rynku, czy też w Krakowie na Kazimierzu, to jest trudno polski język usłyszeć. No wie pan, jak ja chodzę na stale na spacery z placu zamkowego na plac Unii, to w weekend rosyjski czy ukraiński jest tak samo często słyszalny jak polski. No i nic, oczywiście. I nic w tym złego. Na miasteczku Wilanów to w ogóle jest w ogóle kocioł, tygiel językowy. Tam to już w ogóle i rasowy i wszystko. I w ogóle całkowicie polskie społeczeństwo sobie z tym się poradziło. Mamy podobno ujemny przyrost naturalny. Już się Ukrainki i Ukraińcy postarają o to, żeby ta strona się zmieniła. Wierzę w to. To jest też coś, co wierzę. A niech pan powie, homofobami też nie jesteśmy? Też się to jakoś uspokoiło. No przecież umówmy się, to w ogóle nagle się okazało, że przeprawiono nam gębę, której wcale nie mamy. Bo teraz się odbyło co najmniej kilka czy kilkanaście tych marszy. Nagle po prostu przestaną podburzać te prawicowe i jebnięte środowiska. Prawda jest też taka, że ja na to mówię, nacjonalizm szkolnej ławki, co przykrywa ciemne sprawki. Z tej szkolnej ławki nacjonalizm już wyszedł. Ci, którzy byli nacjonalistami 10-15 lat temu i wielce krzyczeli, dzisiaj mają już żonki, rozwody, życie ich dopadło i życie im kurwa pokazało, gdzie jest ich miejsce i gdzie jest ich nacjonalizm. Bo najczęściej pod butem żonki. Czy nie jesteśmy homofobami, nie jesteśmy rasistami, to jacy my jesteśmy? Haroszy je ludzi, jak mówią. Oczyń haroszy je ludzi. Patrząc oczami Ukraińców, takie coś bym zobaczył. Być może może ty na mojej ulicy, może się mylę, może na innych ulicach jest inaczej. Ale tutaj w Krakowie, gdzie ja mieszkam, na mojej ulicy Ukraińcy się całkiem fantastycznie zaadaptowali i wydaje mi się, że jakby ich nagle zabrakło, to by tam to powstała dziura, nie do załatania. Czy pan jako mieszkaniec Krakowa jest dumny
z obecnie najbardziej prominentnych postaci krakowskich, czyli prezydent Duda i arcybiskup Jędraszewski? No jeszcze jest Ziobro, jeszcze jest Ziobro, który też tutaj do 90 tysięcy głosów dostał, czy no coś tak, takiego. No tak, on generalnie z Krynicy pochodzi. No też tak słyszałem, no a jeden, no to wielka różnica to nie jest, no. I Kraków czy Krynica, generalnie wszędzie, w jednym i drugim miejscu jest bardzo silna dulszczyzna, ulicowość i wszelkiego rodzaju, jakby no... Jak ktoś, żeby ktoś od ciebie pożyczył pieniądze i ci nie oddał, to idź do to w Krakowie najchętniej. Igrzyska te, jak to się nazywa? Igrzyska olimpijskie. Igrzyska europejskie. No, blamasz goni blamasz. Wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię, bo się otarłem na to środowisko. A wie pan, bo ja mam wrażenie, że ta impreza nie była po to, żeby sportowcy się wykazali, tylko że można było kasę przyciąć. Tak, bo patrząc na gatunek tych ludzi, bo się trochę o nich otarłem, wcale się nie dziwię, że nic tam nie było. Byłem o tym przekonany, że tak powiem. Pan chyba nie jest najmocniejszy, że tak powiem, w departamencie strach. W sensie, jak to było z tą pana odsiadką? Znaczy, ja w 80 roku, w 81 roku mówiłem służby wojskowej. A niech pan opowie, jak to przychodzi pan do WKU, tak? Nie, to nie było w WKU, to było w jednostce, to znaczy ja tam, jak już postanowiłem, że dokonam tego czynu, miałem bilet w kieszeni, bo się zgadałem z takim naszym miejscowym, ówczesnym ideologiem krakowskich hipisów, niejakim Drwalem, kolegą Terleckiego, kolegą Sienkiewicza, kolegą Rokity, całej tej grupy, no nie? Był niejaki Drwal. Też miał długie włosy i też był, jak się później okazało, prawicowy drum, KPN-owiec. Ale wtedy jeszcze mi to było wspomniane, no, mówię, żeby chciał mówić służby wojskowej, a on mówi, no, spróbuj podjąć głodówkę, może to coś da. No i ja podjąłem tą głodówkę, tydzień głodowałem na wolności i tydzień głodowałem w wojsku, w jednostce w Gdańsku. Pojechałem do tej jednostki. Jak mnie zobaczyli, to mnie od razu wsadzili na izbę chorych. W tej jednostce odmówiłem służby wojskowej w momencie, kiedy mnie zaczęli ubierać w mundur. Ubrali mnie ten mundur, ostrzygli mnie, ale powiedziałem, że nie będę służył wojsku, bo się nie zgadzam z tym, że ktoś będzie mnie tam szkolił w obsłudze broni. Tak naprawdę nie chciałem po prostu iść do wojska, bałem się, że w tym wojsku narobię jakiegoś większego bałaganu. I też mi się w ogóle wydawało, że może jako ten tak zwany obiektor ktoś mnie łagodniej potraktuje czy coś. W każdym razie spędziłem upojny tydzień w wojsku, proszę pana, na izbie chorych, gdzie w pewnym momencie przyszedł kapitan, zdjął czapkę, siadł naprzeciwko mnie i mówi tak, ja też się i powiedział, wy maleńczuk, robicie wojsko ludowe w kuja, przepraszam, czy jak powiedział? Coś w tym stylu, ale miałem wrażenie, że właśnie chciał być przyjazny i mówi, też się zagaduję na wojsku, jak tylko mi się skończy, tam dobiję do 15 lat, to idę do brata robić pustaki. A tobie radzę, żebyś natychmiast wziął broń do ręki i wrócił na kompanię, to może się jeszcze uratujesz, bo jak nie, to na pewno pójdziesz siedzieć. I tyle, czapkę założył i poszedł. Następnego dnia przyszedł prokurator i powiedział albo w lewo, albo w prawo, albo pan idzie na jednostkę, albo pan idzie do więzienia. I ja się zdecydowałem pójść do więzienia. I jak było w tym więzieniu? Grypsowałem, więc byłem pod tym względem bezpieczny. Dostałem wyrok 2 lata, usłyszałem te słynne słowa, jest pan aresztowany. I jak już wyglądałem w więzieniu, się okazało, że jestem fizjonomistą, a tam takie fejsy, że aż miło. Więc starałem się szukać jakichś pozytywów w tym wszystkim. Wszyscy mi wmawiali, bo to były takie czasy, że nie martw się, za chwilę będzie amnestia i tak się nie nasiedzisz, także nawet jak dostaniesz jakiś wyrok, to i tak zaraz wyjdziesz, bo wszyscy mówili, że będzie amnestia. To ja, okazało się, że tej amnestii nie ma. Siedzimy dalej. W międzyczasie prowadzono stan wojenny, ja dalej siedziałem. Amnestia chyba była w 83 dopiero. Tak, było coś, ale to ja już byłem na wolności wtedy. No i tak przesiedziałem te 1,5 roczku. Czy to było ważne? Czy to było ważne doświadczenie w pana życiu, czy po prostu traktował pan tak na luziku? Jak się o tym opowiada, to się opowiada kabaretowo, bo tak wypada. Nikt nie będzie się przecież użalał nad sobą, nie? Natomiast było to wydarzenie, które wpłynęło na rozwój mojego charakteru zdecydowanie tak, nie?
Jakby z jednej strony no, przeczytałem dużo tych książek, tam miałem dużo czasu, ale wcześniej też czytałem książki, to nie można powiedzieć. Ale wyszedłem z kryminału mocno oczytany. Była biblioteka otwarta i dla grypsujących, i dla frajerów. Przeczytałem mnóstwo rzeczy, co bym normalnie może i nie przeczytał. Czyli to było doświadczenie edukacyjne w każdym sensie, paradoksalnie. W każdym sensie również bardzo społeczne, socjologiczne. Poznałem tam ludzi, którzy każdy na koncie miał wyrok, tak? Czyli wszyscy byli przestępcami. Ale jak się z nimi rozmawiało i w ogóle miałem wrażenie, że są naprawdę stosunkowo uczciwi ludzie. Bo to, że coś ukradł, to jeszcze nie znaczy, że nie jest uczciwym człowiekiem. Tak to niestety wygląda i wyglądało. Mam czasem wrażenie, że wielu, wielu porządnych ludzi, którzy jeszcze do tej pory kryminału nie zaznało, jest dużo bardziej wrednych, podłych niż ci ludzie, których tam spotkałem. Bo spotkałem tam naprawdę fajnych, sympatycznych, przyjaznych ludzi. Oprócz tych wszystkich fiutów, których tam też spotkałem. Ale mówi pan o fiutach w celi, czy o fiutach w klawiszach? Mówi o fiutach w celi. Mówi o takich, z którymi się trudno było dogadać. No to było albo toczyć boje, albo coś. Nie? A nie bał pan się tej kultury więziennej typu, że dorwą, przepraszam, przedsfelują coś? To znaczy, no, grypsującego nie ma prawa, nie? Grypsujący to grypsujący. No, wiesz co to chodzi? Tam, gdzie ja siedziałem, nie było takich rzeczy, a były tylko opowieści o takich rzeczach. Takie rzeczy się czasami zdarzają, tam kogoś przedsfelą, czy bawią się w ten sposób. Tam, gdzie ja siedziałem, to raczej wszyscy starsi więźniowie mówili, że nie dopuściliby do czegoś takiego, żeby takie rzeczy się działy na celi, bo to utrudnia odbywanie kary. Także ja się z czymś takim nie spotkałem. Oczywiście strach jest, ale to trzeba mieć kwit, no. A propos, powiedział pan, że jest pan fizjonomistą. A propos tego niezwykłego fizis, o którym pan wspomniał, Terleckiego pan zna ciut lepiej? Oczywiście. Tak? Tak, jeszcze. Ja go pamiętam z czasów, kiedy był antysystemowy. I w ogóle był jakby takim guru antysystemowców. Był guru krakowskich hipisów. Nie rozumieliśmy jeszcze wtedy, dlaczego tak wszystko uchodzi mu na sucho. Wszyscy mówili, że on potrafi policjantowi czapkę zrzucić, że on potrafi być bezczelny przy zatrzymaniu i go wypuszczali i w ogóle jakoś... A pan myśli, że dlatego, że ojciec był agentem? Tak, myślę, że dopiero później, jak już sprawa wyszła na wierzch, że jego stary był po prostu właścicielem, agentem SP. I całkiem być może po prostu chronił mu tyłek. Umówmy się, że jak kiedyś spotkam Terleckiego, to powiem mu parę słów. To niech pan już teraz powie. Powiedziałbym... Panie marszałku kochany. Panie marszałku kochany, byłeś pan dla mnie kimś, dzisiaj jesteś nikim. Ale myślę, że ja jestem kimś. Ale stał się pan dla pana nikim, dlatego że jest hamowatym marszałkiem, czy że jest jednym ze speców od, przepraszam, całowania Kaczyńskiego w tyłek? Generalnie to drugie, co pan powiedział, że po prostu całkowicie zaprzeczył wszystkim ideałom o swojej młodości. Ja tego nie zrobiłem i uważam, że ideały młodości należy pielęgnować, kultywować. Bo inaczej człowiek staje się szmatą. A tutaj się niestety to wszystko stało tak w sposób taki po prostu naoczny. Zresztą później się dopiero zorientowałem, że wielu hipisów z moich młodych lat obecnie pisioruje, czego kompletnie nie mogę zrozumieć. Albo wtedy kłamali, albo kłamią teraz. To jak pan odczytuje ten sens przemiany, że wydorosli... Nie, że wtedy kłamali. Kasa? Wtedy kłamali. Tak? Nie, to tak, wtedy kłamali. Ale byli zawsze tacy byli, tylko wtedy udawali kogoś innego niż to na pół. Po prostu wtedy kłamałeś. A jaki jesteś naprawdę? Jesteś taki, jak jesteś teraz. A roki... Jest. Rokitę też pan znał? Oczywiście, następny do kolekcji. Też. On chodził z aparatem fotograficznym, kurczę. Miał wypasiony sprzęt. Się zastanawiałem, skąd on ma pieniądze, dopiero się potem okazało. Jak go napisałem gdzieś na jakimś Facebooku, dostawał pieniądze ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej na działalność wywrotową, której był twarzą, no nie? Ile tamtego dostawał, ile sobie przytulał, niech by sobie lepiej sam powiedział, ale na pewno tak było. I też jest jednym, i to był też hippie, to też by miało kiedyś długie włosy, chociaż oczywiście trudno w to dzisiaj uwierzyć. Ale Rokita kiedyś też miał długie włosy i też był hippisem.
O nie, Rokita to teraz zaczyna być hipisem. No, to jest prawda. No, no, coś sobie musiał zapuścić, nie mógł na głowie, no to gdzieś nie dziwi. A Gowina pan zna? Nie, ale jeżeli, nie, ale jest to człowiek o tak zwanym... Nie, osobiście nie. Osobiście nie. Ale jest jak najbardziej krakowski. Jak można było zadać, który z nich jest jak naj... który z nich jest najbardziej krakowski, no to... No to Gowin jest taki krakowski, taki kościółkowy, taki, wiesz, co chodzi, no... Taki... Ale, ale czy aby na pewno z dobrej strony wieje. Nie lubię. Wszystkich tych, co pan wymienił, nie lubię. A jakby nie... Czy wystarczy się zapisać do PiS-u, żeby starać się wylądować na pana czarnej liście? No gdyby się, no, no w tej chwili się zapisać do PiS-u, to na pewno, na 100%. A na mojej czarnej liście, ja sobie mam taki, właśnie się zastanawiam, kto w tym Opolu występuje i jak się z tego tłumaczy. No i co? No i wyszła z Teczkosia i napisała sobie szminką na plecach myśl samodzielnie. Ja mam do niej taką radę. Poprzez ten wywiad może niech to pójdzie w świat. Jak ktoś myśli samodzielnie, to potrafi sobie napisać piosenkę i skomponować do niej muzykę. Ale Justyna, miła bardzo kobieta, podpadła pana panu tym Opolem najbardziej? Tak, tym napisem na plecach myśl samodzielnie. Ha, 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 no to myśl samodzielnie, napisz jeszcze jakąś piosenkę. A tam jeszcze jacyś inni artyści krzyczeli, żeby ich nie potępiać za to Opole. Parada zdrajców. Czy myśli pan, że to wszyscy za kasę? Po prostu? Czy sławę, czy o co chodzi? No, za taką sławę nie poszedłbym nigdy. A jaka kasa, to trudno powiedzieć, ale najczęściej kasa festiwalowa to nie jest nic specjalnego. Także chyba jednak dla sławy też tam... Czy chce mi pan powiedzieć, że pana środowisko jest bardziej sprzedajne niż moje? To znaczy, ja nigdy nie miałem złudzeń. Ja nigdy nie miałem złudzeń. Klezmer jest od tego, żeby grać. Ja, tak jak mówił, aktor jest od grania jak dupa od srania. Klezmer jest od tego, żeby grać. Co go obchodzi, kto na widowni siedzi? Widział pan film Kabaret? Trzeba grać, nie? Więc oczywiście ja tutaj nie mam jakichś wielkich pretensji. Natomiast mówię, zawsze mnie zastanawia na przykład rola perkusisty w zespole katolickim. Jest zespół grający muzykę katolicką, ale jest tam perkusista, nie? I ten perkusista tam z tyłu siedzi, oni śpiewają, jak wspaniały jest Bóg. A on gdzieś tam z tyłu siedzi, być może w domu słucha heavy metalu. Być może lubi agresywną muzykę i gdzieś tam w domu po prostu łoi na maksa, ale tutaj niestety nie może tego zrobić. Musi spokojnie pykać tam z tyłu na hi-hecie. I co, mamy do niego mieć pretensje? Że on w Radiu Maryja nagrywa? Absolutnie nie. Natomiast do tych z górnej półki, gdzie się przychodzi do nich po wywiady, gdzie oni wypowiadają różne mądrości, kurwa, różne... i dają ludziom różne dobre rady spod lat, jak żyć i tak dalej, to ci ludzie nie powinni tam tak się pokazywać, bo to znaczy tak, albo nie masz pieniędzy i liczysz na stawkę, albo liczysz na kontrakty. Może jakaś trasa po parafiach, Paweł na przykład. Niektórzy mówią, że... Od parafii do parafii, jakoś to będzie. Niektórzy mówią, że w Polsce... Biorąc pod uwagę, jak naród jest podzielony i jak się jasno deklarujesz politycznie, to tracisz połowę fanów. Kierowski mi tak powiedział. No i a ja jestem przekonany o tym, że mam sporo fanów wśród pisiorów i niestety nie mogą się oprzeć mojemu urokowi, nawet oni. Jestem o tym 100% przekonany, bo wiadomo, no, oczywiście, ty na przykład policja. No, ja napisałem piosenkę Policja. Nie dlatego, żeby się z policji wyśmiewać, tylko żeby jakby jego rozdwojenie jaźni jakby też zrozumieć, że to się nazywa splot życiowych okoliczności, który skłonił do podjęcia pracy w policji. Nie mam nikogo o to pretensji, natomiast ten splot życiowych okoliczności mnie interesuje. I wiem na pewno, że zarówno w momencie, kiedy jestem kimś, kto przekroczył prawo i którego policja aresztuje, to też potrafię się wziąć o to. Bo takie rzeczy mi się też zdarzały. A podchodząc do pana czasem pod
po koncercie albo przed, mówią: panie Maćku, pan musi tak po tym pisie jechać? Znaczy, najczęściej przychodzą i mówią: tak trzymać, nie? Po koncercie ci to przychodzą, ale czasami przychodzą tacy, co mówią: ale mi pan dzisiaj głowę rozjechał. Nie? Że z jednej strony właśnie lubię pana, kupiłem sobie bilet na koncert, dałem stówkę, a z drugiej strony pan mi tu takie rzeczy nagadał, to ja teraz muszę, nie wiem, jak ja będę spał z tym wszystkim. Także jestem jakimś tam sumieniem. Lucyfer sumienie, to też wielu osoby, po osobach pan występuje. Lucyfer jest jednym z bogów katolicyzmu. Obok Matki Boskiej, Jezusa, Ducha Świętego, wie pan, ile ich jest? Chyba z pięciu. Ojciec, Syn, Duch Święty, Matka Boska i Lucyfer. Pięciu bogów katolicyzmu. A propos tych postaci krakowskich jeszcze. Wymieniliśmy Terleckiego, Rokitę, no. Gowina. Właściwie, co byśmy nie powiedzieli, to inteligentni ludzie. Jak pan sądzi, jak ich uwodzi ten Kaczyński? Czym? No właśnie, to ciekawe, bo jednego pan spośród nich nie wymienił, to jest Sienkiewicz, który był w tej samej grupie. Wolność i pokój, tak. Bartek Sienkiewicz, no i gościu jest, a gościu jest spoko. nagle jego kurwa PiS nie uwiódł. Mimo tego, że trudno go nazwać lewicowcem, nie? Sienkiewicz. Ty co, myśli pan, że to jest po prostu defekt genetyczny, który się potem ujawnia? No, pisiarstwo. No. Jest takie wrażenie, że... Pisiarstwo plus potrzeba naskakiwania takiemu gościowi jak Kaczyński. Nie wiem, może on ma jakiś wybitnie smaczny tyłek, ale kurde, jak słucham... Wystarczy, że zaczyna gadać Błaszczak. Ile on potrzebuje czasu, żeby powiedzieć słowo Jarosław Kaczyński? Najczęściej mniej niż 2-3 minuty. W każdym swoim wystąpieniu Błaszczak mówi słowo Jarosław Kaczyński. Jest mistrzem wazeliny. W ogóle... Te tony wazeliny, które się wylewają w tych wypowiedziach, tych wszystkich na temat właśnie Kaczyńskiego i tak dalej, czy tam episkopatu i innych rzeczy, w ogóle aż mi się wydawało, że naprawdę nie ma nic bardziej wstydliwego w Polsce niż wazeliniarstwo. Wie pan, ale ja mieszkam w miejscu, gdzie niedaleko jest wielu żołnierzy. Czasem słucham, jak oni z sobą gadają, to oni mówią, pada słowo: patrzcie na tego Błaszczaka, przecież nawet facet nie jest. Jaki z niego minister obrony? No, zwykły taki kapuś. No przecież popatrzmy, jak była ta sytuacja z tą rakietą, jak wyszedł i takim skarżącym głosem mówi: to nie ja, to oni tam i w ogóle mnie nie poinformowali. I tak skarżył, tak donosił, tak kablował. W moim środowisku i w ogóle w czasach, kiedy ja dorastałem, kablowali i wazeliniarstwo było największą zwieratą, jaka mogła być. Ludzie tacy byli odsuwani od środowiska, w którym się kręciłem. A teraz się nagle okazuje, że wazelina ma się dobrze i w ogóle, ale przykro się na to patrzy. No, przykro się patrzy na posła Kowalskiego i przykro się patrzy na wujka samo zło, na tego Kodymowskiego z apteki. Ludzie, coś się z wami stało. No jak możecie, ja co do Jakimowicza nigdy nie miałem żadnych złudzeń, ale Kodymowski... Właśnie, to on, bo on teraz już chyba rodzinnie teraz pomagają PiS-owi, nie? No, z tego co wiem, córeczka pracuje w telewizji. No, nigdy nie sądzę. Chwała Bogu, że nigdy ja... Mnie nie przyszło do głowy taką jakąś wazelinę odstawiać, ale ile razy przychodzę obok tego pomniczka postawionego w 2016 roku, tyle razy sobie myślę, uwierzyłeś w Boga w 2016 roku, człowieku. To jest naprawdę żenada. A z tych postaci najważniejszych w Polsce, Kaczyński, Duda, Morawiecki, Ziobro, kto pan najbardziej pana ciekawie irytuje, fascynuje? Zdecydowanie Ziobro. Ponieważ on jakby od tego donosicielstwa zaczął i na tym donosicielstwie skończył. Już na studiach donosił na kolegów, tak? Już prowadził własne śledztwa. On naprawdę to lubi. Kiedy widać, jak on się na przykład, jak mu się ten głos załamuje, że jest z nim dużo dzieciaka, z chłopaka takiego w ogóle, jakby podróż na jeden uśmiech, że on najchętniej coś wyśledził i w ogóle coś wykrył i doniósł, gdzie trzeba,
I, no i dzisiaj, a dzisiaj mamy pana z pistoletem za pazuchą, tam czy tam za spodniami. No ewidentnie przekracza prawo na wszystkich, kurwa, może... A Morawiecki jak się panu podoba? Straszna ci się otarł, więc krótko jest. Moim zdaniem jest to rodzaj cioty, po prostu tak... Ten język jego jest taki, kurwa, gładki, taki przyjemny, taki nawet czasami... Nawet poetycko potrafi pan. Ale gość dla kariery zrobi wszystko, absolutnie wszystko. Więc... No wiesz, to zdjęcie obok Kaczyńskiego, jak razem siedzieli. No widzi pan, kurczę, Polska fantastyczny kraj. Gdzie jest drugi kraj, który ma dwugłowy premier? A do pana nie przyszli, żeby wicenaczelnego zrobić? Nie. Musieliby mi Orlen z Lotosem razem w pakiecie sprzedać. Tak się właśnie zastanawiam, bo nie wszystko powiedzieli tam, no nie, na przykład nie powiedzieli, kto przyszedł i nie powiedzieli, kogo chcieli wstawić. Kłeczka, kurwa. Do tego Onetu, nie wiem, właśnie, wiesz, zastanawiam się właśnie nad, zawsze się zastanawiałem nad tą drugą linią Lizusu, która wreszcie zaczyna wypływać. I jest, no jak się słucha trójki, na przykład tu się nawet pojawili jacyś wykonawcy, których wcześniej nie wiedział, że istnieją. A dzisiaj istnieją. Puszczają ich w trójce, puszczają, jakby jest zmiana warty. To, wiesz, mnie nigdy za bardzo w rady nie puszczali. Gdyby nie to, że gram sporo koncertów, to może też bym miał kłopoty. Może, wie pan, dobra, twarda postawa, którą pan zajmuje, jest dobrą inwestycją na przyszłość. Może za rok to pan będzie gwiazdą Opola. Na nagrobku, żeby mi tego nie wyryli. Widzi pan, a propos tej wazeliny, wczoraj jest słodka historia pani z TVP pisząca, najpierw pisząca do Kaczyńskiego, a potem do Dworczyka, że jeśli mogę w tych nadzwyczajnych okolicznościach być pomocna, to proszę dać znać. No, są ludzie, którym się to nawet podoba, to się nazywa oblik, nie? Że tam jestem zobligowany napisać dobrze o jakimś polityku. No tak, jak widać, wciąż są tacy ludzie. Ja już jestem stary, może to społeczeństwo się zmieniło, ale coś mi się zdaje, że nie, że po prostu zawsze te 30% Volksdeutscha znajdzie. A co by pan z tym PiS-em zrobił i z PiS-owcami tego wyższego szczebla po wyborach, gdyby jednak opozycja jakimś cudem wygrała? Posadziłbym ich rządkiem na ławce i przedstawił akt oskarżenia. No nie wiem, co najmniej kilka paragrafów, z czego na pewno zuchwała kradzież i tak dalej. Ale partię by pan zdelegalizował czy zostawił? Nie, nie. Dlaczego tam to znaczy zdelegalizował? No, ona się sama zdewaluowała przez tą swoją nazwę, przez tą nazwę Prawo i Sprawiedliwość. To jest dewaluacja. Już teraz wiemy, że coś, co się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, nie jest ani prawa, ani sprawiedliwe. Zdewaluowali się sami. Ja osobiście z pewnością, z przyjemnością zobaczyłbym ich na ławie oskarżonych i zobaczył, jak się wiją, jak ta cała pewność siebie spływa z twarzy na przykład pana Czarnka. To dużo by miało... Długo to musiałoby spływać. Jak gaśnie ten uśmiech jednego czy drugiego. Czy pan jakby obserwuje, jaka jest demografia, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy przychodzą na pana koncerty? Czy są średni... Ta demografia fluktuowała, różnie było, różnie bywało. Oczywiście mówimy teraz na pewno, jak grałem w Dancingie, to by już naprawdę bardzo, bardzo stare panie też przychodziły. W tej chwili jest troszkę lepiej i mam gdzieś tak między 30 a 60, nie? Przychodzą ludzie. 30, 40, 56. Czyli upraszczając, wyborcy Konfederacji raczej na pana nie przychodzą? Nie sądzę. Sądzę, że są właśnie w tej grupie młodszej. Być może pociąga ich mój tam, nie wiem, nihilizm czy coś w tym stylu. A może jakby pan zrobił taki spęd pod tytułem Piwo z Maleńczukiem, to też by przyszli tłumnie. A pewnie, niezależnie od poglądów politycznych, ale oczywiście. I wydaje się, że właśnie moja widownia nie jest w całości jakby tylko i wyłącznie tam Platforma Obywatelska. Tak nie jest. Tak nie jest. Czerwoni w ogóle nie powinni przychodzić na moje koncerty. Przychodzą. Ale ta Polska bardziej pana fascynuje, czy bardziej bawi?
po tych kilkudziesięciu latach uczestniczenia w życiu publicznym? Znaczy, wie pan, to też zależy od nastroju, bo generalnie to nie jest zabawne wszystko. Teraz jest jakby ta nowa nadzieja. Ale pewnie jakby jaka była, jak było po pierwszych tych, po tych drugich wyborach, nie? Kiedy po czterech latach rządzenia PiS-u, PiS dostał kolejną kadencję. To nie było zabawne. Nic w tym nie było śmiesznego, ani groteskowego, tylko opadł mnie normalny, regularny smutek. No dobra, panie Macieju, jakby znowu wygrali, to co pan robi? Idzie się pan nastukać wódką whisky, czy środki antydepresyjne pan bierze? Nie, idę robić dym na ulicę. Tak? Idę robić poziomaturę. A niektórzy mówią, że jak Kaczyński spróbuje nie uznać wyborów, to jedyny wariant to jest albo wielka demonstracja, albo Majdan. Czuje pan Majdana i siebie na Majdanie? Zdecydowanie tak, byłby jednym z pierwszych. Czyli tak jak w tym 80 czy 81, dalej jest pan rebeliantem po prostu? Nie mogę się już doczekać. No to mamy jednego z przywódców ruchu gotowego. Na pewno tam będę. Jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy będzie trzeba przelać krew, to ja z przyjemnością, jakby mi ktoś powiedział, że oddaj swoje życie, a nie będzie już ani jednego Volksdeutscha w tym kraju, to oddałbym bez zastanowienia. Ale takich rzeczy nie. Ale to oni uważają za Volksdeutschów takich jak pan i ja. No nie wiem. tutaj to wiesz. Można byłoby dyskutować na ten temat. Dla mnie określenie Volksdeutsch to jest ten, który po prostu dla interesu, dla swojego własnego interesiku podpina się pod aktualnie rządzących i nie robi na tym interesy. I jeszcze wszystkich innych dookoła gnębi i poucza. A sam jest złodziejem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, super interesującą. Zdrowia życzę, powodzenia i tłumów na koncertach. Dziękuję bardzo, zapraszam. Dam znak, jak będziemy w okolicy, to zaprosimy. Bardzo chętnie. Dzięki, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Cześć, do widzenia, dobranoc.